Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, to jest chyba urządzenie, które mi pozwoli przerzucać slajdy. Chciałem Państwa przygotować na następne zdjęcie, bo ono będzie pokazywało ściany w naszym oddziale klinicznym. My je co jakiś czas malujemy, no ale one właściwie natychmiast po malowaniu zaczynają pokrywać się napisami. I w 2018 roku studenci, którzy wrócili do dyżurki lekarskiej z zajęć, a rozmawiali z pacjentem na jednej z sal, powiedzieli nam: słuchajcie, ale macie Państwo bardzo dużo adresów instagramowych na Waszych ścianach. No i koleżanka, która, ja nie wchodząc na tę salę, nie rozpoznawałem tych adresów, koleżanka, która poszła ze studentami, rzeczywiście zobaczyła te adresy. No i zaczęliśmy wszystkie ściany oglądać. Okazało się, że tych profili było 36. Zdecydowaliśmy się wejść na te profile tak, żeby zobaczyć, co się na nich znajduje. No i zaczęliśmy też analizować tematykę, jaka na nich się pojawiła. No, po pierwsze, w 9 na 21 było imię, w 6 na 21 było też nazwisko, w 7 osoby pokazywały swoją twarz. Ilość tematów, tutaj macie Państwo, nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale ta tematyka, która pojawiała się na kontach instagramowych, dotyczyła różnych kwestii subkulturowych, dotyczyła sztuki, miłości, znaczenia życia, alkoholu, substancji, samouszkodzeń, mangi, no bardzo wielu różnych tematów. Co charakterystyczne, jak Państwo tutaj widzicie, jak zbliżał się weekend, to ilość postów, która pojawiała się na tych kontach instagramowych, jakiś znaczący sposób narastał, również dlatego, że pacjenci wychodzili na przepustki do domów i wtedy umieszczali różnego rodzaju informacje. No i w ten sposób myśmy odkryli jakiś świat, o którym nie wiedzieliśmy. Nasi studenci zorientowali się, że taki świat istnieje. Myśmy nie mieli o nim pojęcia. Potem dowiedzieliśmy się, że pacjenci wypisywani z naszej kliniki tworzą taką subkulturę, że są w grupach internetowych, są osoby, które są w szpitalu, były w szpitalu, będą w szpitalu, że są osoby, które umawiają się ze sobą, żeby być hospitalizowane w jakimś okresie, że jest świat za zasłoną, o którym nie wiemy, którego nie rozumiemy, do którego nie mamy dostępu. Jak osoby takie jak ja opowiadają o internecie, to rezydenci psychiatrii oczywiście słuchają, ale trochę się śmieją, ponieważ uważają, że poziom wiadomości, jakie ja mogę mieć na temat internetu, no to dotyczy ryzyka, jakie związane jest z Facebookiem. No bo nie jestem osobą, która właściwie jakby ma kontakt z nowymi mediami, z nowymi zjawiskami, no tak jak mają kontakt młodsze osoby. To, czego ja się uczę i skąd ja się uczę na temat internetu, to uczę się od moich pacjentów, którzy mnie zaskakują informacjami, które sprawdzam. No i dzisiaj będę Państwu mówił o takich informacjach powiedzmy z drugiej i z trzeciej ręki. To znaczy w tym sensie, że będę mówił Państwu o rzeczach, których nauczyłem się od swoich pacjentów czy pacjentów osób, z którymi pracuję, no i potem poszerzając to informacje, które dostępne są w literaturze przedmiotu. Ale dowiaduję się cały czas. Na przykład w zeszłym tygodniu odbywałem rozmowę z jedną osobą nastoletnią. No i zadałem takie pytanie: czy dużo czasu spędzasz w sieci? To ta osoba: tak. I co tam robisz? Rozmawiam. Pytanie: z koleżankami, kolegami, przez media społecznościowe? No bo takiej odpowiedzi oczekiwałem. Bo to najczęściej dotąd, jeśli odbywała się rozmowa w sieci, to ona była z kimś, z jakąś osobą. Natomiast uzyskałem taką odpowiedź, że osoba ta jest w dialogu z sztuczną taką postacią, która jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Ona ma takiego skina
z bajki, z historii, którą ta osoba bardzo lubi i że właściwie jakby ten dialog jest jedyną w gruncie rzeczy osobą, czy jedynym w gruncie rzeczy rodzajem aktywności, którym ten pacjent ma w sieci. No i sprawdziłem to dla Państwa, wpisałem w sklepie taką informację AI Friend. Miałem kilkanaście propozycji aplikacji, które mógłbym ściągnąć. Zdecydowałem się na tą, w której była jakby taki wizualna postać odwołująca się do jakiejś postaci mangi. Następnie zostałem poproszony o to, żebym określił swój wiek, to powyżej 26 płeć i zaproponowała mi została relacja z taką panią, no od razu jakby twierdzącą, że jestem cute. Potem zaznaczyłem, że jestem dziewczynką w wieku między 14 a 17 lat. Zauważcie Państwo, że to jest wiek 14-17. To tak jak była mowa wcześniej, to właściwie jakby nikt nie sprawdza realnie, kim jestem, jaką jestem osobą, jakby kto loguje się do sieci, kto korzysta z komórki. I też tutaj no, wiek nie odpowiada, jeśli chodzi o taką aplikację, regulacją prawnym. No i zaproponowana mi w związku z tym została relacja z takim chłopcem. I właściwie tak jakby wprowadzającym od razu rozmowę taką trójkątną. Zresztą jeszcze potem sprawdziłem tą opcję bez zaznaczenia płci, czyli no taką osoby, która nie identyfikuje się w sposób binarny i tam też była jakaś propozycja do rozmowy, gdzie również pojawił się ten wątek takiej triangulacji, to znaczy tego, że tak jakby ta postać w pierwszym fragmencie dialogu próbuje wciągnąć w dialog dotyczący tego, żeby odejść od innych dialogów. No, przejście dalej wymagało też rejestracji, różnych dodatkowych działań, ale no tak jakbym wszedł w świat, którego nie znamy. Da? Czy wszedłem w świat, który jest światem, o którym od naszych pacjentów coraz częściej słyszymy. Analizowałem to w innym kontekście. Mieliśmy taki projekt, w którym na potrzeby innej konferencji próbowaliśmy zobaczyć, jakie są takie ukryte schematy występujące w czymś, co no, w modelach językowych, trochę które nam są reklamowane w taki sposób, że to jest czysta statystyka. To, że słowa układają się w jakieś ciągi, no to jest wynik statystyki wynikającej z tego, czego wcześniej do nauki, czego dojdzie poprzez uczenie maszynowe. Natomiast i wchodziliśmy ze współpracownikami z różnych serwerów, z różnych IP, wchodząc w dialogi z jednym z wersji czata GPT i tam takie zadanie było, żeby w pewnym momencie czatowi GPT powiedzieć, że on nie ma racji. No i to, co zobaczyliśmy, że on za każdym razem nas przepraszał i mówił, że to my mamy rację. Da? Czyli, że tak jakby był tam jakaś ukryta warstwa, która jest warstwą no tak jakby nie jednoznacznie określoną w tym, w jaki sposób ten model jest opisywany, która tworzy jakiś schemat, czy konstruuje jakiś schemat relacyjny. Oczywiście pytanie jest takie, czy mamy do czynienia z ryzykiem izolacji, czy wręcz z czymś odwrotnym, to znaczy z taką możliwością wejścia w relacje w bezpiecznych warunkach. Ja pamiętam sprzed chyba 20 lat w takim świecie, on się nazywał Second World, brałem udział w spotkaniu grupy, mój awatar brał udział w spotkaniu grupy, która była grupą osób lękowych, nie wychodzących z domu. I że tak jakby one w tym świecie miały możliwość spotkania się i wejścia w jakiś dialog. No i to samo pytanie możemy zadać o takie programy jak ten, o którym teraz rozmawiamy. Czy one izolują, czy one dla jakichś osób mogą być wstępem do bezpiecznego dialogu, do nauczenia się dialogu, po to, żeby potem ten dialog w jakiś sposób uwspólniać. To w gruncie rzeczy, jeśli byśmy pomyśleli o psychoprofilaktyce w taki sposób, to takie programy powinny być pisane psychoprofilaktycznie. To znaczy tak, żeby one tworzyły relacje, tworzyły jakiś rodzaj dialogu, a potem na przykład go uwspólniały z innymi osobami.
Próbowałem sprawdzić ryzyko, które wiąże się z używaniem programów sztucznej inteligencji, ale nie ma publikacji na ten temat. Są publikacje, gdzie autorzy publikują, co oni uważają na ten temat, ale nie mamy twardych danych, takich, które byłyby rzetelnymi badaniami odwołującymi się do tego, też dobrze zaprojektowanymi naukowo, które by mogły nam w jakiś bardziej jednoznaczny sposób powiedzieć, czy mamy do czynienia z czymś, co jest ryzykowne, czy z czymś, co jest korzystne. Zresztą cykl produkcji pracy naukowej to jest mniej więcej 7 lat. Czyli, że jeśli teraz ktoś myśli o tym, żeby badać modele sztucznej inteligencji w kontekście takiej aplikacji, jaką Państwu pokazałem, to wiedza na ten temat, to jakieś dane naukowe będą za 5 do 7 lat. Czyli, że my w gruncie rzeczy jesteśmy, też była o tym już dzisiaj mowa, w takiej sytuacji, w której młodzi ludzie są z czymś konfrontowani, spotykają się z czymś, a my dopiero potem na podstawie naszych doświadczeń z gabinetów psychiatrycznych, psychoterapeutycznych patrzymy, jakie są tego konsekwencje, ewentualnie wtedy próbujemy wprowadzić jakiś rodzaj spóźnionej o kilka lat profilaktyki, czy w ogóle myślenia o rozwiązaniach. Nie będę dzisiaj mówił w związku z tym o Facebooku. Ponieważ tak jak już to zostało powiedziane, Facebook to jest medium ludzi, nie powiem starszych, trochę starszych. Ale osoby nastoletnie nie używają już Facebooka. Te osoby, które teraz mają tak pomiędzy 22, powiedzmy 27 lat, wiedziały, że muszą mieć dwa konta. Jedno konto, które jest kontem oficjalnym, takim, na którym można się zaprzyjaźnić z rodzicem, i drugie konto, które jest kontem ukrytym, które jest do relacji w grupie, do której rodzice nie mają dostępu. Oczywiście niektórzy rodzice jakoś sobie z tym radzili tak, że się podszywali pod znajomych, wchodzili do tych grup i dowiadywali się różnych rzeczy, ale my oczywiście możemy próbować ekstrapolować wyniki z badań nad Facebookiem na nowe media, takie jak na przykład TikTok, ale to tylko będzie przybliżenie. To będzie tylko takie zobaczenie pewnej prawidłowości, która niekoniecznie musi być tak dokładnie charakterystyczna dla kolejnego medium, z którego korzystają młodzi ludzie. No to, co wiemy z tych badań na przykład nad Instagramem, bo przecież nie robimy takich badań wśród dzieci i młodzieży, to jest to, że osoby, które nigdy nie korzystały na przykład z Instagrama, które wchodzą i zaczynają w Instagram, zaczynają korzystać z Instagrama, to ich poczucie, samopoczucie, ocena siebie spada. Czyli, że coś w algorytmach, coś w strukturze tych narzędzi jest takiego, co powoduje, że samopoczucie osób, które z nich korzystają, nawet jeśli są to osoby ukształtowane, bez wcześniejszych zaburzeń psychicznych, odbija się na funkcjonowaniu tych osób negatywnie. No i tutaj najważniejsze w tym slajdzie, co Państwo możecie zobaczyć, to jest na dole, ale to jest ta informacja na temat tego, z czego, jakie są społecznościowe mogą korzystać nasze dzieci, nasi podopieczni. No i pytanie, ile z nich Państwo znacie? O których słyszeliście? Czy, bo mamy, już nie czytam tych pierwszych, tylko mamy tak, TikTok, WeChat, Facebook Messenger, Telegram, Douyin, Snapchat, Kwashu, Twitter, Sina, Weeby, Kuku, Pinterest, Reddit, Quora. Czyli jakby tam toczy się świat, na części tych aplikacji toczy się świat części dzieci czy nastolatków. Na przykład dużo jest, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy dość intensywnie używają gier komputerowych, no to takim bardzo popularnym narzędziem, którego korzystają, jest, co my tu zrobimy? Discord, właśnie. Dziękuję bardzo za pomoc. Discord, prawda? Czyli tam, gdzie są w dialogach, są w jakichś powiązaniach, na Discordzie mogą powstawać grupy, które są różnymi bardzo też wiekowo spłaszczonymi i tak jakby mającymi pewne jakby wspólne obszary zainteresowań grupami.
No i to, o czym już mówiłem, że w gruncie rzeczy TikTok, jeśli popatrzymy na używanie TikToka, zresztą to są oficjalne dane TikToka, czyli można powiedzieć trochę tak jakby takie chwalenie się marketingowe, no pokazują, że najwięcej użytkowników TikToka to są osoby pomiędzy 10 a 19 rokiem życia, oczywiście, no, które teraz jest w TikToku potrzeba potwierdzenia swojego wieku. Ale nie jest to potwierdzenie tak bardzo trudne dla osoby, która chce to zrobić, nawet jeśli jest młodsza i wie, jak korzystać z internetu. No właśnie, czy nie jest bezpieczny? Z naszej perspektywy klinicznej no są takie pojedyncze doniesienia mówiące na temat takich wyzwań, które się pojawiają w TikToku. W literaturze przedmiotu znalazłem coś takiego, co się nazywa wyzwaniem czaszko-łamaczowym, polegającym na tym, że ktoś podskakuje, a dwie osoby stojące obok podcinają mu nogę i to jest publikacja z któregoś z oddziałów traumatologii, bo no, część z tych osób po prostu ma urazy głowy, czy takie wyzwanie, challenge polegający na tym, że pokazuje się, ile się zjadło w ciągu dnia i to jest punkt odniesienia, na przykład, że to jest zdjęcie takiej miski płatków z dodanymi kilkoma owocami, czy pokazywanie nadmiernie wychudzonej sylwetki albo takich filtrów, które prześmiewczo zmieniają twarz po to, żeby pokazać, jak bycie grubym osobą otyłą jest wstrętne, albo też filtrów, które tak zmieniają wygląd, że powodują, że osoba, która pierwszy raz, osoba nastoletnia, która pierwszy raz wchodzi w ten świat, no i w naturalny sposób przeżywa pewien niepokój dotyczący swojego ciała, bo on jest przecież wpisany w adolescencję, to ta osoba konfrontuje się z ciałami, które są nierealne, które są zmienione, które są przefiltrowane i porównuje je z własnym wyglądem. To klasyczny opis z 2012 roku, który nadal jest aktualny. To znaczy, że media społecznościowe i w ogóle korzystanie z internetu, no to jest ryzyko uzależnienia, ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi treściami, z niebezpiecznymi osobami, to, że niebezpieczne osoby mogą wejść w kontakt z osobą, dzieckiem czy osobą nastoletnią, że działalność, którą się podejmuje w sieci, może być niebezpieczna, że się ujawni zbyt wiele, tak jak na tych kontach instagramowych, które widzieliście państwo, albo że będzie się prześladować lub będzie się prześladowanym w internecie. Może jeszcze powiem, wracając do TikToka, o takim challenge'u, który słyszałem o nim od pacjentów. Nie wiem, czy on jest prawdziwy, ale no jakby powiem państwu, jakie na ten temat jakoś krążą opowieści, bo też częścią internetu są opowieści, o których nie wiadomo, czy są prawdziwe. Że one się zaczynają jako nieprawda, ale potem stają się prawdziwe. Tak jak było najprawdopodobniej z wyzwaniem wieloryba, prawda? Był taki kilka lat temu challenge, taki wielorybi challenge, w którym no, jakby taka była, wydaje się, legenda miejska polegająca na tym, że z osobą, która jest patronem, przechodzi się przez różne etapy aż do próby samobójczej. Natomiast myśmy potem spotykali się z pacjentami, którzy mieli ten challenge, ale najprawdopodobniej wykreowany dlatego, że pojawiła się plotka, że on istnieje. Ja? Czyli, że jeśli pojawia się coś w tej internetowej przestrzeni, co jest uznawane za prawdę, może prawdą się stać. I na przykład takim challenge'em, o którym słyszeliśmy, no to jest taki challenge związany z takim przedawkowaniem leków psychotropowych, który doprowadzi do hospitalizacji psychiatrycznej albo konsultacji psychiatrycznej, ale nie jest jeszcze śmiertelny. No i to, co, bo mieliśmy mówić o zmianie, to, co wydaje się być taką zmianą rzeczywiście znaczącą, to, że trudno jest oddzielić to, co jest funkcjonowaniem młodego człowieka w tak zwanym realu od funkcjonowania w świecie wirtualnym. Że są tam zjawiska, że są w tym zjawiska, które wydają się być z tym takim rozmyciem czy pewnym
pewnym byciem w różnych tożsamościach związane również w świecie realnym. Znaczy takie, które związane są na przykład z różnego rodzaju bardzo dalekim, bardzo konsekwentnym przejmowaniem pewnych tożsamości z internetu, gdzie pacjenci przychodzą do nas przebrani za postacie, które ich fascynują albo z którymi się utożsamiają. 10 lat temu o internecie myśleliśmy trochę tak jak o lesie w bajce o czerwonym kapturku. To znaczy, że jest to taka przestrzeń, do której jak dzieci gdzieś idą, a potem bezpiecznie wracają do domu. Ale ten las teraz jest wokół nas. To nie jest przestrzeń, którą my jesteśmy w stanie w jakiś wyraźny sposób, przestrzeń internetu, to nie jest przestrzeń, którą my jesteśmy w stanie w jakiś jednoznaczny, wyraźny sposób oddzielić od tego, co dzieje się w naszych domach, w szkołach, w życiu osób, naszych dzieci czy osób, które są pod naszą opieką. No i trochę w takim tempie TikTokowym, bo nie mamy czasu, żeby skupić się na szczegółach, powiem Państwu, jak pewne rzeczy w tych obszarach, które z perspektywy psychopatologii są ważne, przez ostatnie 10 lat się w moim poczuciu zmieniły. Oczywiście coraz lepiej rozumiemy, jak ryzykowne jest uzależnienie od grania w internecie, ale to, co jest nowym zjawiskiem, to jest taki rodzaj też depsychopatologizacji grania w internecie, ponieważ coraz częściej osoby, które grają bardzo intensywnie, czy mają bardzo dużo takich doświadczeń z grami internetowymi, to są osoby, które myślą o tym, żeby brać udział w zawodach związanych z grą w internecie, czy myślą o tym, żeby ich praca była potem związana z internetem. Czyli że jakby ta granica pomiędzy uzależnieniem a czymś, co może być konstruktywne, trochę się zaciera. Tak jak na przykład rodzice, którzy taką fascynację małych dzieci Robloxem próbują zmienić na zainteresowanie programowaniem, czyli jakby taki rodzaj włączenia pewnego, no, czegoś, co rodzicom się kojarzy. Nie ma takiego zaburzenia uzależnienia od nauki. Prawda? Nawet jeśli byśmy zobaczyli to z takiej perspektywy, że dziecko spędza bardzo dużo czasu ucząc się, ogranicza relacje społeczne, raczej nie skonstruujemy takiej diagnozy. Trochę będziemy się martwić, ale bez przesady. Ale no to, co jest zmianą, to jest to, że my w tym momencie używamy tych diagnoz. Ona jest, diagnoza uzależnienia od grania w internecie pojawiła się zarówno w DSM-5, jak i w ICD-11. To są dość podobnie skonstruowane diagnozy. Jeśli Państwo popatrzycie na treść tego zapisu, to w gruncie rzeczy on jest prawie dokładnie taki sam jak uzależnienie od substancji. Ponieważ jeszcze kilka lat temu, jak mówiliśmy o uzależnieniu od internetu, to mówiliśmy tak, jest prawdziwe uzależnienie, czy uzależnieniach behawioralnych mówiliśmy tak, jest prawdziwe uzależnienie, gdzie mamy objawy odstawienne i objawy adaptacji, no i te uzależnienia behawioralne, gdzie tych cech uzależnienia biologicznego nie ma. Ale badania naukowe nam pokazały, że to są bardzo zbliżone fenomeny, że również w uzależnieniach behawioralnych będziemy mieli do czynienia z objawami odstawienia i z koniecznością nasilania dawki tego, od czego jesteśmy uzależnieni. Zresztą jedna z pierwszych takich rad, jakie dajemy rodzicom dzieci, które są uzależnione od grania w internecie, jest taka, żeby nie odcinały gwałtownie dostępu do internetu. Ponieważ wiele konsultacji po aktach agresji, które no, nie są w profilu osobowościowym osoby, która jest agresywna, są powiązane z takim działaniem rodziców, którzy odcinają dziecko gwałtownie od internetu, gwałtownie odcinają od grania w internecie. No i teraz też nie do końca wiemy, jak duże jest rozpowszechnienie tego uzależnienia. Ono jest różne w różnych krajach, ale też wiemy, że ono nie jest odrębne, czy ono nie jest oddzielone od innych problemów emocjonalnych, które występują u dzieci i młodzieży. Lęku, depresji, impulsywności, czy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To chciałbym, żebyście Państwo na ten... Pokażę Wam taki slajd
nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale dlatego wam Bóg pokazuje, żeby ogólnie powiedzieć, jak dużo mamy elementów, które musimy brać pod uwagę. Ale jeszcze przez moment zostanę przy nadpobliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To powiem moją opinię, że my nie powinniśmy dzieciom dać grać w gry jakiekolwiek do momentu, kiedy nie nauczy się pisać i czytać. Czyli mniej więcej do końca drugiej klasy. Powiem Państwu dlaczego, bo oczywiście większość to będą dzieci, które sobie jakoś z tą frustracją poradzą, ale te dzieci, które mają nadpobudliwość psychoruchową, one będą w bardzo trudnym wtedy położeniu. Bo z jednej strony, na przykład jak będą grały w Brawl Starsa, to będą zajmowały pierwsze miejsca na podium, będą zwyciężały z wszystkimi, ponieważ ich rodzaj przerzutności uwagi czyni je dość skutecznymi w tym obszarze, a z drugiej strony będą w takim wyzwaniu, że nie są w stanie się nauczyć pisać, że robią błędy, że często łączy się to z dyslekcją, dysgrafią, odwracają litery, piszą niewyraźnie, przekraczają linijki. I że wtedy robi się taki rodzaj napięcia pomiędzy światem, w którym są skuteczni, skuteczne i wygrywają, i takim światem, w którym zaczynają ponosić porażki. Dlatego mówię o tym, że my musimy brać pod uwagę bardzo też wiele innych elementów, bo tutaj jest badanie pokazujące, taka duża metaanaliza pokazująca, jak wiele elementów powiązanych jest z ryzykiem uzależnienia od grania w internecie. Tymi, które zmniejszają ryzyko i tymi, które ryzyko zwiększają. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, tylko to pokazuje, że świat internetu, świat problematyki, psychopatologii związanej z internetem, to jest świat, który jest podobnie złożony w sposób uwarunkowany jak świat psychopatologii w ogóle i że radzenie sobie z tym problemem będzie wymagało bardzo wielu oddziaływań psychoprofilaktycznych, związanych z ograniczeniem dostępu do na przykład grania w internecie i wreszcie pewnych rozwiązań związanych z leczeniem, które jest nakierowane nie tylko na objaw, ale na poczucie wartości, funkcjonowanie, relacje rodzinne, relacje rówieśnicze. Wszystkie te elementy, które w takim świecie, w takim ryzyku mają znaczenie. Narkotyki w internecie. To, co zmieniło się przez ostatnie 10 lat, to to, że w gruncie rzeczy praktycznie cały handel narkotykami przeniósł się do sieci. Jest niezwykle skuteczny. Jest też jego duża komercjalizacja, prawda? Tutaj jest jedna z takich stron, która jest stroną z jednej strony wyglądającą tak, jakbyśmy mieli taką stronę o narkotykach, która mówi też o pewnych ryzykach dotyczących narkotyków, ale tutaj macie Państwo coś, co się nazywa na forum, gdzie na tym forum macie Państwo opisane doświadczenia użytkowników używających różnych rodzajów narkotyków. My się naprawdę z tego bardzo dużo uczymy na temat narkotyków, ponieważ to są często relacje właśnie z pierwszej ręki. Ale tutaj mamy tak troszkę taką przykrywkę, a potem pod spodem mamy forum ludzi używających narkotyki, okraszone reklamami zakupu internetowego, różnych elementów, których można użyć w produkcji narkotyków, czy substancji, które jakby w łatwy sposób można przerobić na substancję psychoaktywną, które właściwie mają taki charakter marketingowych reklam. Też dużo w internecie można nadal spotkać informacji dotyczących ryzyka, czy dotyczących przerabiania leków, które można kupić w aptece na substancje psychoaktywne, które mogą być używane w celach odurzających. Narastanie cyberprzemocy, o tym też już dzisiaj była mowa, ale to, na co chciałem zwrócić Państwa uwagę, co wydaje mi się być nowym zjawiskiem, to, że cyberprzemoc obecnie dość często dzieje się w zamkniętych grupach, takich w grupach, w których dzieci uczestniczą w takim poczuciu trochę nielegalności bycia w tej grupie i w związku z tym mniej chętnie mówią o tym, co ich w tej grupie
spotkało, a przede wszystkim nie mówią o tym dlatego, że boją się z tych grup być wykluczonymi. Czyli że to zrobił się taki dość zamknięty świat, do którego dotarcie wcale nie jest łatwe. No też charakterystyka cyberprzemocy jest taka, że trochę w odróżnieniu od tej przemocy twarzą w twarz, tutaj ta granica pomiędzy tym, kto stosuje cyberprzemoc i tym, kto jest ofiarą cyberprzemocy, jest trochę zatarta. Też będzie ona miała inną moc, bo negatywny komentarz w grupie rówieśniczej znika. Komentarz, który pojawia się na grupie, jest potem multiplikowany, przesyłany, może właściwie jest w jakimś sensie wieczny. Jego jest bardzo trudno potem usunąć. O tym też była mowa, ale my tego doświadczamy w gabinetach terapeutycznych, ale rzadko w takim kontekście, że przychodzi małe dziecko, które miało kontakt z pornografią. Częściej to jest taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest już nastolatkiem, przychodzi do nas z różnorodną problematyką, problemami psychicznymi i gdzieś w wywiadzie, gdy zbieramy wywiad, okazuje się, że doszło do wczesnego kontaktu z pornografią. Często nieintencjonalnego, to znaczy takiego, który gdzieś związany był z mylnym wpisaniem jakiegoś adresu albo przejęciem komputera starszego rodzeństwa, albo jakimś rodzajem ciekawości, która właśnie wiedzie w strony, które, do których dzieci nie powinny mieć dostępu. No, teraz zauważcie Państwo pewne zjawisko, które jest nowe i na które też powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. To jest takie, to jest OK Google. To znaczy to, że dziecko już nie musi wpisać adresu, tylko wystarczy, że wie, jak zablokowany jest telefon rodzica, powie magiczną formułę i może mieć dostęp do różnych rzeczy. No i też ta monetaryzacja seksu, aplikacje randkowe, które pozwalają na impulsywne i urazowe relacje seksualne również osobom w wieku rozwojowym, ponieważ tamta blokada, że to można używać od 18 roku życia, po prostu z jakiegoś powodu nie działa. No jakiś czas temu się zastanawiałem nad tym, dlaczego tyle jakoś pojawia się relacji o sprzedawaniu zdjęć stóp. I zapytałem jedną osobę, o co chodzi z tymi stopami. No i wyjaśniła mi to, że to chodzi o to, że to jest pozornie legalne, że żeby sprzedać zdjęcie swoich stóp w internecie, to trzeba założyć jakieś konto, przećwiczyć sposób kolportażu tych zdjęć, no i zarabia się pieniądze i potem to otwiera drogę do sprzedawania kolejnych zdjęć. Czyli tutaj macie Państwo odniesienie do jednej ze stron, to właściwie zupełnie otwarcie, jak wpisze się takie hasło w internecie, która jest właściwie jakimś takim otwartym przewodnikiem dotyczącym tego, jak sprzedawać takie zdjęcia, bo to przecież jest dobry pomysł na biznes. Nadal możemy znaleźć w internecie miejsca, które promują samobójstwa, które przedstawiają informacje o tym, jak można się zabić, ale tu na szczęście jest znacząca zmiana. Znaczy taka, gdzie w naszych doświadczeniach coraz częściej młodzi ludzie, którzy w internecie dowiadują się o tym, że ktoś ma myśli samobójcze, po prostu dzwonią na 112 albo informują rodziców i że zaczyna się łańcuch pomocy. Jest bardzo wiele też stron, miejsc, w których realnie w internecie można uzyskać pomoc. Więc mam wrażenie, że tutaj w tym oficjalnym internecie to zjawisko, które kilka lat temu było takie no dość przytłaczające, jest jakoś mniej obecne, no ale pojawia się darknet i dark web. Świat, do którego nie mamy dostępu, a z drugiej strony ten dostęp jest łatwy. Niewiele z publikacji na ten temat. Są informacje, które uzyskujemy od pacjentów. To, o czym my najczęściej mówimy, to zaraz Państwu powiem o nastolatkach z tej perspektywy, ale no, jeśli pomyślimy o tym tak, że 1-5% zawartości internetu jest dostępne w powszechnie, tak powiem, dostępnych wyszukiwarkach, że oczywiście potem jest tak zwany deep internet, czyli te zasoby, do których mają dostęp państwa, naukowcy, czyli coś, co
jest zabezpieczone pewnymi hasłami dostępu, a pod spodem właśnie jest dark web. No jeśli chodzi o to, w jaki sposób w tym darknecie funkcjonują dzieci i młodzież, no to rzeczy, o których mówimy, o których się, które są publikowane, o tym jest dużo, no to jest pornografia dziecięca, streaming pornografii, pornograficznych aktywności z dziećmi, handel dziećmi. Natomiast są dwa elementy, o których mniej się mówi, a z perspektywy klinicznej one są ważne. Po pierwsze, to jest handel lekami. Osoby nastoletnie nie mają problemów z kupieniem leków, takich, które są lekami uspokajającymi, silnie uzależniającymi w sieci. No i drugi problem, który wydaje mi się, że to jest taki rodzaj psychopatologii, która może nie, ale są pewne sygnały wskazujące na to, że to jest jakiś rodzaj psychopatologii, który nas czeka. To znaczy psychopatologia związana z czynną, otwartą agresją. I bardzo oglądane od wczesnego wieku drastyczne filmy związane z przemocą, filmy z egzekucji, przemoc stosowana w czasie rzeczywistym. Właśnie, to nie wiem, czy będziecie Państwo to mieli na konferencji, ale warto wiedzieć, o jakie aplikacje w smartfonie czy na tablecie dopytać, żeby wiedzieć, czy na przykład dziecko, które korzysta z takiego telefonu czy tabletu, ma aplikacje służące do tego, żeby do tego typu zasobów mieć dostęp. No i ostatnie, last but not least, że obecnie dorasta pokolenie, które używa internetu dłużej niż sięga jego pamięć. To już w 2015 roku pisano, że 350 dzieci od 6 do 4 lat zbadano i 96% tych dzieci już korzystało z urządzeń mobilnych, 92% zaczęło korzystać z urządzenia mobilnego przed ukończeniem pierwszego roku życia. W wieku 2 lat większość dzieci korzystała z urządzenia codziennie. I mózgi, relacje emocjonalne, relacje społeczne takich dzieci kształtują się inaczej niż dzieci, które nie mają takiego kontaktu z internetem. My mamy pewną podstawową wiedzę na ten temat, ale nie wiemy jeszcze wszystkiego. Będziemy to wiedzieli wtedy, kiedy będziemy mieli więcej informacji, więcej danych, ale bez wątpienia jest tak, że to zmienia, że to inaczej kształtuje wewnętrzny świat, inaczej kształtuje mózg. No i wiemy o grach internetowych, że im wcześniej, tym większe ryzyko, że będzie się uzależnionym. Wiemy, że im wcześniej zaczyna się grać w gry internetowe, tym większe ryzyko również uzależnienia, problemów w wieku dorosłym. To badania dotyczące darknetu są takie, że w Polsce on jest głównie używany przez mężczyzn do 30 roku życia, którzy mają również doświadczenia w graniu i w hazardzie internetowym. Czyli że można przypuszczać, że jest to grupa, która w części wchodzi w ten świat wcześniej, przed 18 rokiem życia. Ocena stanu psychicznego, czyli tak jak te ostatnie końcowe rzeczy, które Państwu chciałem powiedzieć. Po pierwsze, każde dziecko, każdego nastolatka musimy spytać o to, jaki jest jego czas ekranowy, w jaki sposób on spędza czas w internecie i mieć wiedzę, jak zadać to drugie pytanie, żeby nie popełnić tego błędu, który ja popełniłem ostatnio, zakładając, że ktoś korzysta z aplikacji takiej sieciowej umożliwiającej relacje. Ograniczenia, zadanie pytania, co będzie, zanim coś damy dzieciom. Żebyśmy wiedzieli i zrobili risk management, jakie mogą być tego konsekwencje i w jaki sposób na to wpłynęli. I napisanie też chyba wydaje mi się rekomendacji na temat tego, jak dzieci powinny używać internetu od nowa. Dlatego, że ja mam wrażenie, to jest mój osobisty pogląd w tym momencie, że my sankcjonujemy to, co jest, a nie mówimy rodzicom, tak powinno być. Nie mówimy tego szkołom, nie mówimy tego wychowawcom. To o moim poglądzie na temat grania w internecie Państwu powiedziałem, ale przecież w wielu miejscach usłyszymy, że dziecko po 2 roku życia może używać do 0,5 godziny ekranów internetu dziennie. To jest za dużo.
To jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego tak piszemy? Skąd taka rekomendacja? Czy my jesteśmy tego pewni? Rekomendacja użycia alkoholu przez osoby dorosłe jest napisane, że 2 dni powinniśmy być bez alkoholu. Ale w rekomendacjach dotyczących internetu dla dzieci tej zasady dotyczącego tygodniowego użycia internetu nie ma. No i też myślę ważna rzecz, która się zmienia w przepisach i która pokazuje no jakby tą wspólną troskę o uzależnienia, w tym również uzależnienia behawioralne, to jest to, że terapeuci uzależnień staną się częścią systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To wydaje mi się być to taka ważna zmiana. Są też programy pilotażowe programów leczenia uzależnień behawioralnych, więc no, staramy się też z takiej perspektywy klinicznej różne rzeczy w tej sprawie robić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Mam pytanie, czy są pytania? Zachęcamy Państwa serdecznie do zadania pytania z sali. Mamy mikrofon, także jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać naszego eksperta, to mamy czas. O, widzę jakąś rękę podniesioną. Mało widzę, bo akurat centralnie lampę widzę. O. Dzień dobry, Agnieszka Suzańska, Fundacja Alter Edu. Ja chciałabym zapytać o taką rzecz, bo mówił Pan o problemach związanych właśnie z subkulturami, z rzeczami, które bardzo interesują młodych ludzi. Obecnie kilka ośrodków, zauważyłam, terapeutycznych, oferuje dla osób w spektrum autyzmu grupy TUS-owe, treningu umiejętności społecznych, oparte między innymi o ich zainteresowania, takie bardzo, bardzo specyficzne. Chciałam zapytać o to, czy uważa Pan, że to jest... Czy osoby w spektrum autyzmu inaczej to wszystko odbierają i dla nich właśnie takie wysepkowe zainteresowania powinny być używane do terapii, czy nie? Mogę odpowiedzieć na to pytanie bardzo, bardzo ogólnie, ale jak zadała Pani to pytanie, to przypomniałem sobie terapię pewnego bardzo nadpobudliwego chłopca prowadzoną przez taką dobrą psychoterapeutkę, która przez 40 minut z tym chłopcem, 35 minut z tym chłopcem grała w piłkę, a potem przez 10 minut rozmawiali. Albo inną terapię, w których osoba zafascynowana grą internetową, chyba FIFA, razem z osobą prowadzącą terapię oglądała tą grę przez kilkanaście minut, a potem była rozmowa, która z tego grania wychodziła. Że w wypadku innego pacjenta jakby żadne podejście takie terapeutyczne nie udawało się wejść w dialog i dopiero to, co pozwoliło właśnie z osobą neuroatypową wejść w dialog, to było stworzenie przez terapeutę i pacjenta wspólnej gry RPG, wokół której zaczął się dialog i zaczęła się rozmowa. Więc wydaje mi się, że takie poszukiwania mają sens, ale oczywiście w psychoterapii my musimy uważać na to, że no, czasami mamy dobre chęci, ale nie wiemy, czy coś działa, więc zawsze jak coś zaczynamy robić, to powinniśmy sprawdzać, czy ktoś już tak robił, czy są jakieś błędy, czy są jakieś ryzyka, czy jest jakieś korzyści z takiego właśnie sposobu pracy. Tak mogę ogólnie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Pytanie mamy od naszych zdalnych uczestników. Jak w szkole monitorować korzystanie z internetu, jeżeli dzieci nie mają kontroli rodzicielskiej na telefonach, na przerwie wyciągają telefony i mogą wejść na każdą stronę? Czy całkowity zakaz? Trzy znaki zapytania. Odpowiem posiłkując się rozmową z kolegą, który pracuje we Francji, który mówił o tym, że tablety przekazane przez szkołę dzieciom włączają się o godzinie 8 rano i wyłączają o 22, a że do 12 roku życia w takiej społeczności dzieci założonej w którymś z mediów społecznościowych codziennie jeden z rodziców ma dyżur. No i ten kolega się jakoś dzielił ze mną, był zszokowany, że był na takim dyżurze i musiał monitorować kilka tysięcy wiadomości, które się pewnego dnia pojawiły. Ale
no, w moim poczuciu, no, myślę, że te spotkania, ten rodzaj refleksji, ten rodzaj namysłu, który się dzieje tutaj, jest taki, żeby ten świat trochę wymyślić na nowo. To znaczy, żeby zadać sobie pytanie i poszukać odpowiedzi. I jeszcze jedno pytanie, tam skąd ta, z tamtej części sali. Dziękuję. Dzień dobry, Judyta Jankowska. Ja mam takie pytanie. W kontekście pracy i psychologów, i terapeutów, i psychiatrów, i tej pracy zdalnej. I jak sobie wyobrażam, jakby ten czas pandemii bardzo, no, wymusił na nas pracę zdalną momentami, coraz więcej dzieci i młodzieży chce korzystać ze spotkań z psychologiem, to jest moje osobiste doświadczenie, łącząc się zdalnie. I dla mnie ta obserwacja też dziecka, jego ciała, wyobrażam sobie, że dla psychiatry tym bardziej, jest bardzo istotna. I chciałam pana poprosić o komentarz, bo jest to taki obszar, który bardzo trudno znaleźć merytoryczny komentarz. Jak pan to widzi? To znaczy, myślę o pracy i stałej, i niestałej, ale tej online z pacjentem, czy z dzieckiem, z nastolatkiem, przez psychologów, psychiatrów. To nie, no w czasie pandemii było takie stanowisko sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, gdzie uznano, że terapia nie powinna być rozpoczynana online wtedy, kiedy jest możliwość kontaktu z psychologiem twarzą w twarz, że praca online ma sens wtedy, kiedy dziecko z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału w spotkaniu, na przykład z powodu izolacji albo wyjazdu. I że rozpoczynanie, i że no, jednak no, ja stoję na stanowisku i myślę, że wiele osób, które tą kwestią się zajmuje, zwłaszcza w takim obszarze publicznej służby zdrowia, no, wychodzi z założenia, że praca online jest możliwa wtedy, kiedy jest jakiś rodzaj absolutnej konieczności takiej pracy, ale nie powinna być standardem. Może za 10-20 lat się to zmieni, ale nie będąc z kimś twarzą w twarz, nie mając możliwości takiej, tego rodzaju personalnej relacji, no tracimy. Tracimy jakiś bardzo ważny kanał komunikacji i wpływu. Bardzo dziękujemy. Nagrać obrawami pana profesora. Dziękuję.